Dzień dobry. Pamiętacie Państwo, jak suszone były truskawki? Dzisiaj chciałam zaprezentować już prawie podsuszone, już prawie wysuszone. One w ten sposób już się nie kleją, już woda jest odparowana. Jeszcze niektóre może troszeczkę gdzieś tam są niedosuszone, więc jeszcze troszeczkę będą się suszyć, ale to tak wyglądają właśnie po wysuszeniu. Są niezwykle smaczne. Aromatyczne, bardzo przyjemnie się je żuje, tak jak trochę jak żelek. Nie je się tego bardzo dużo, tylko po prostu jedna się fajnie tak gryzie po prostu. Można też do napoju dodać ewentualnie, ale ja uważam, że tak do pogryzienia, tak jak właśnie wcześniej mówiłam, też do szkoły, na podróż czy gdziekolwiek. Teraz jak one wyschły i już, jeszcze tam może z godzinkę będę je suszyć, dzisiaj jest piękne słońce, więc jeszcze na słońcu troszeczkę, ułożę je do tego pojemnika. Tutaj mam taki kartonowy, bardzo fajny pojemnik, no tak jak rolka papieru toaletowego, widać, tylko chyba grubsze troszkę, z pokryweczką. Także tutaj je do tego pojemnika właśnie przełożę i one sobie będą przechowywane. A może tu dziurkę nawet zrobię jeszcze w tym, żeby troszkę powietrza dochodziło i one sobie będą tutaj zimować. No, myślę, że za długo nie postoją, ale zawsze trochę. No i tutaj mogę coś zbliżyć jeszcze. Tak wyglądają te suszone truskawki. Naprawdę jest to rzadkość, suszenie w taki dobowy sposób, ale naprawdę warto. No już one były troszkę tańsze teraz, bo tamte jeszcze drożej płaciłam, to już były po 6 zł, więc już można było sobie troszkę więcej tutaj podsuszyć. Także to tak wygląda. Bardzo zachęcam do domowego suszenia truskawek. Dziękuję, do widzenia.